Michał, ostatnio pojawiła się informacja dość przykra i taka szczera ze strony twojego syna, że miał myśli samobójcze. Jak ty na to zareagowałeś i czy w ogóle wiedziałeś o tym, kiedy to wszystko się odbywało? Zapraszam w niedzielę na podcast na Facebooka. Tam będę z Xavierem o tym rozmawiał. To nie mnie mówić o tym, tylko mojemu, on jest dorosły. Myślę, że jeżeli będzie chciał, to powie. A wiem, że wsparł akcję w przypadku likwidacji tego ważnego telefonu dla dzieci i młodzieży, więc mam nadzieję, że coś powie więcej. Wiem, ale nie powiem, bo to nie będę mówił za moje dziecko. Myślę, że każdy gdzieś tam miał chwilę załamania, przeżywał depresję, miał do tego absolutnie prawo. Nie dlatego, że nie miał od nas wsparcia, bo na mnie i na Martę może liczyć zawsze. Ale ma też, uwaga, Anię, ma też pole, do której może przyjść, ma też siostry i braci. I na pewno ten temat był poruszony i dlatego jest dzisiaj w tym miejscu, w którym jest. Inaczej pewnie by go nie było, gdyby nie mógł na kogoś liczyć. Ale nie będę mówił za niego. Wspomniałeś, że każdy ma takie momenty załamania. Ty też takie miałeś w swoim życiu, że na przykład miałeś myśli samobójcze? Ja myślę, znaczy nie chcę mówić za każdego. Okej, każdy szczęśliwy, kto był tym wyjątkiem, kto nie miał. To znaczy zawsze szukamy jakiejś drogi wyjścia. To jest ta droga uproszczona. Ja jestem akurat z rodziny, gdzie mój tata, miałem 14 lat dokładnie, byłem w wieku Wiki, jak mój tata popełnił samobójstwo, 13 nawet lat. I mogę powiedzieć, że to jest bardzo ciężkie doświadczenie. My często rozmawiamy z tymi osobami, które przeżyły podobną sytuację na ten temat. Zresztą poświęciłem temu piosenkę Tango Stracone, że chciałbym z nim kiedyś o tym porozmawiać. No za późno. Zadbajmy o to, żeby w odpowiednim momencie reagować. Ale nie każde dziecko jest chyba na tyle mocne, żeby wyrzucić z siebie powód tego. Czasami się wstydzą, czasami boją. Bardzo trudny temat, zostawmy to fachowcom. Fajnie, jeżeli rodzice w odpowiednim momencie po prostu zareagują. Jeżeli mają dobry kontakt z dzieckiem, to odpowiednio go pokierują, żeby to się nie skończyło dramatem. A wiadomo, że te dramaty dzieją się na co dzień. Także temat absolutnie nie na 5 minut, ale wydaje mi się, że spróbuję z Xaviera coś wykrzesać, jeżeli będzie miał ochotę oczywiście. Rozmawiałeś z Martą na ten temat? Pewnie, że tak. No, zresztą nie tylko w przypadku Xaviera. No, dzieci nie wychowały się same. Wychowaliśmy je oboje. I możemy być z nich dumni. Ale to jest proces. To nie da się tego skrócić do, przepraszam, ani na krótki wpis. Tego się nie da zrobić. Ja zresztą jeżdżąc od 27 lat po domach dziecka bardzo zapraszam do tego, żeby dzieciaki na spokojnie przelewały swoje myśli na papier, żeby mogły się 3 razy zastanowić, co chcą z siebie wyrzucić, jeżeli chcą, co chcą napisać, jak chcą być wsparci. Próbuję dawać im wskazówki, ale nie jestem od rozwiązywania problemów, bo ja nie jestem ekspertem, który byłby w stanie podać im gotowe rozwiązania. Od tego są eksperci i do takich miejsc odsyłamy również swoje dzieci, jeżeli tego potrzebują. Tak, dotknęłam też tego tematu, bo wiem, że Ania Świątczak, czyli twoja była żona, zanim odnalazła drogę do Boga, też miała takie myśli. Czy to, że teraz tak silnie wierzy, pomogło? Zapytam ciebie, czy nigdy nie wydawało ci się, że będzie prościej po prostu zostawić to wszystko na tym ziemskim padole? Miałaś kiedyś takie myśli? Wiesz, to też mam 2 dzieci, więc no, dla nich nie, wiadomo, żebym tego nie zrobiła. Myśli, bo wiadomo, ja też stałem przed tym wyborem i dzieci były tym powodem, dla którego mówiłem nie, nie mogę. No ale ja też byłem taki doświadczony na własnej skórze. Natomiast no to fajnie, że taką, że to nie wchodziło w ogóle w rachubę. Ale często się zastanawiamy, czasami przez rzeczy, które są naprawdę. Ja to tłumaczyłem tutaj przed chwilą koledze, które dla nas mogą się wydawać błahe, ale dla kogoś mogą być całym światem. I nie nam to oceniać. Pytanie, jak ta druga osoba
to czuje. Dla kogoś, nie wiem, dług 2000 zł, czy 5000, czy sprzeczka z bratem, z siostrą, będzie oznaczała koniec świata. A nam się wydaje, ej, to jest nic. No dla niego to może być cały świat. Okej. To każde majstrowanie przy takim problemie może powodować, że podejmie niewłaściwą decyzję. No, nie byłbym na tyle bohaterem, żeby komuś doradzać w tych sprawach.